Uwaga, przyszli kierowcy, jeśli nie macie jeszcze prawa jazdy, a chcecie w najbliższym czasie uprawnienia posiadać, to informujemy, że zmieniły się zasady egzaminów na prawo jazdy. Sprzęgiełką włącz jedynkę, teraz z jedynki przełącz na dwójeczkę, tak jest, dwójki na trójkę, spokojnym ruchem, tak jest, w linii prostej czwórka, no i teraz oczywiście... Część zmian funkcjonuje już od 2 tygodni, ale niektóre wejdą w życie dopiero z początkiem 2015 roku. Najważniejsze z już wprowadzonych to ujawnienie bazy pytań do egzaminu teoretycznego. Ta baza pytań aktualnie, prawda, po licznych apelach została zmniejszona. Aktualnie liczą na 2400 pytań na wszystkie kategorie, z tym, że na kategorię prawa jazdy B 3300 pytań. Także jest to, mówię, dużo mniejsza ilość niż do tej pory była. Ustawodawca przewidział, bo do tej pory była taka możliwość, że osoba egzaminowana w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy będzie mogła poprosić o odpowiedź. Nowa możliwość będzie dostępna dla kursantów także na egzaminie praktycznym. Jeśli chodzi o praktyczny egzamin, no przede wszystkim jest aktualnie możliwość zdawania na pojeździe, tak, szkoły, w której się uczyło jeździć. Pani by którą możliwość wybrała? No, na tym samochodzie, na którym będę się uczyła jeździć. Bo zna się już ten samochód. Wolałbym zdawać na samochodzie tym, na którym się uczę. Wiadomo, jest jakieś przyzwyczajenie, wyczucie. Takie rozwiązanie skomplikuje jednak życie instruktorów z ośrodków szkolenia kierowców. Koszt zakupu kamery czy tych urządzeń jest, może nie jest największy. Z tym, że jeszcze trzeba się z tym liczyć, że my jako ośrodek musimy to auto nasze podstawić na egzamin. Ono musi być tam przez jakiś okres. Poniesiemy jakieś dodatkowe koszty, prawda? W momencie, kiedy egzamin jest prowadzony, my również nie prowadzimy szkolenia na tym pojeździe. Największe kontrowersje budzą jednak inne zmiany. Od początku przyszłego roku nie będzie obowiązku uczęszczania na zajęcia teoretyczne. Nie będzie wymagane, aczkolwiek no ja sobie nie wyobrażam, żeby kursant, który ma za chwilę siąść do samochodu, nie posiada żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia pojazdu, z zakresu bezpieczeństwa na drogach, nie posiada wiedzy w zakresie znaków sygnałów drogowych. Nie da się prowadzić pojazdu i uczyć się przepisów drogowych. Kursanci są jednak zdania, że zajęcia teoretyczne są potrzebne. Jednak powinno się chodzić na te zajęcia. Dużo można z nich wynieść. Poznaje się dużo przepisów, znaków. Ja bym nie rezygnowała, dlatego że dużo można się nauczyć. W domu wiadomo, że uczy się człowiek sam, ale jeżeli jest w grupie lub z instruktorem, no to jest jednak lepiej się uczyć. Więcej się zapamięta z takich zajęć. Egzaminator oceni również, czy jazda jest ekonomiczna. To jest najbardziej kontrowersyjna zmiana, dotyczy tak zwanej ekojazdy. Dlatego, że tutaj zdania są podzielone, dlatego, że nie mamy jeszcze określonego sposobu, jak będzie egzaminator oceniał taką jazdę kursanta. Ci, którzy mają za to prawo jazdy kategorii B od ponad 3 lat, bez dodatkowego egzaminu będą mogli wsiąść na motor. Ten nie będzie mógł mieć jednak więcej niż 125 cm3 pojemności oraz nie więcej niż 11 kW mocy.